roku przypada setna rocznica urodzin kardynała nominata Ignacego Jerza, pierwszego biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, kawalera Orderu Uśmiechu, honorowego obywatela Koszalina. Z tej okazji Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zorganizowało konkurs wiedzy o biskupie Uśmiechu. W szranki w Wyższym Seminarium Duchownym stanęło 19 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Na udział w konkursie zdecydowałam się, ponieważ jestem osobą wierzącą i chciałam poznać historię diecezji, a nie da się jej poznać, pomijając osobę biskupa Jerza. A dlaczego do Koszalina? Ponieważ jak już poznałam historię tego biskupa, to dlaczego już nie wziąć udziału w konkursie? Zachęciła mnie pani katechetka z mojej szkoły. No i zgodziłam się. Interesuję się takimi różnymi sprawami. Na rozwiązanie testu składającego się z 38 pytań uczniowie mieli godzinę. Największy kłopot sprawiły nam pytania otwarte, gdyż były one dosyć wymagające i wymagały szerokiej wiedzy. No i jedno takie pytanie, które najbardziej utkwiło mi w pamięci, gdyż przed samym wejściem do sali jeszcze spróbowaliśmy zapamiętać z kolegami jakieś najważniejsze informacje, weszliśmy na internet i zapamiętaliśmy, to był numer księdza biskupa z obozu koncentracyjnego. Kolega powtórzył 10 razy 37196. Spojrzałem tylko na kartkę, zobaczyłem, jaki był ten numer. No i akurat to pytanie udało mi się odpowiedzieć. Pytania były dość podchwytliwe. Było wiele pytań o daty z życiorysu biskupa, co raczej nie, do czego się nie przywiązuje wagi, a raczej o jakieś wydarzenia. Dziękujemy wszystkim, którzy wystartowali w konkursie wiedzy o kardynalnym nominacie Ignacym Jerzu z okazji stulecia jego urodzin. Moi drodzy, najpierw gratulujemy szkołom. W naszym regulaminie konkursowym jest taki zapis, że jedną z nagród są puchary ufundowane przez zachodniopomorskiego kuratora oświaty dla trzech szkół. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Krystyna Lenz z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Władysława Broniewskiego. Drugie miejsce przypadło Patrycji Jarzewicz z drugiego liceum ogólnokształcącego w Słupsku, a trzecie Aleksandrze Czapiewskiej, również z drugiego LO w Słupsku. Puchar zachodniopomorskiego kuratora oświaty dla najlepszej szkoły odebrały uczennice drugiego liceum ogólnokształcącego w Słupsku. Dzięki konkursowi młodzi ludzie mieli okazję wiele się nauczyć o kardynale Ignacym Jerzu i od kardynała. Uśmiechał się pomimo wielu cierpień i wielu upokorzeń. On był takim optymistą, nawet mimo trudności, zawsze znalazł wyjaśnienie na to wszystko, że to jest opatrzność Boża i to jest naprawdę fascynujące. Była to bardzo pozytywna, optymistycznie nastawiona osoba, która, czytając życiorys tej osoby, bardzo, w ogóle nie można było na to, nic by na to nie wskazywało, gdyż był i zarówno w obozie koncentracyjnym i nie przeżył aż tak wiele wspaniałych rzeczy, ale były momenty, które sprawiły, że życie dla niego wydało się piękniejsze, że czuł jakieś takie błogosławieństwo nad sobą i to dawało mu szczęście i optymizm w dążeniu do jakichś swoich celów i w nauczaniu dzieci tak samo zarówno. Ignacy Jerz urodził się w 1914 roku w Radomyślu Wielkim. W latach 30. studiował teologię w Krakowie. Tam też przyjął święcenia kapłańskie. W 1942 roku został aresztowany przez Niemców za odprawienie mszy za zmarłego w niemieckim obozie koncentracyjnym proboszcza Józefa Czempiela. Był więziony w obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie poznał ojca Józefa Kentenicha, założyciela Międzynarodowego Ruchu Szenstackiego. Sakrę biskupią przyjął w 1960 roku z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1972 roku został pierwszym biskupem diecezjalnym nowo utworzonej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Erygował około 100 nowych parafii. Doprowadził do budowy Wyższego Seminarium Duchownego. Był przyjacielem Jana Pawła II. Organizował wizytę Ojca Świętego w Koszalinie. Zmarł 16 października 2007 roku w klinice Gemelli w Rzymie, w przededniu ogłoszenia go kardynałem przez papieża Benedykta XVI. Ta moja książka po prostu, która była już, nie żył biskup Jerz po prostu, nie? I mi powiedziano, Jurek mój, dlaczego ty żeś mówi, nie nazwał kardynał Uśmiechu, tak? Bo on właśnie po śmierci tamtą. Ja mówię, bo to była pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II w 79 roku do naszej biało-czerwonej ojczyzny, to na lotnisku pod Gniezdnem, gdy zegrał go episkopat,
Ojciec Święty podchodził do każdego z biskupów i parę słów mówił. Kiedy podszedł do naszego biskupa Ignacego, powiedział: my w Watykanie mieliśmy papieża uśmiechu. Wy tutaj macie biskupa uśmiechu. I biskup szczycił się do końca. Zawsze mówił, że to jest z nadania samego Ojca Świętego. Biskup Ignacy Jerzy został odznaczony przez Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Jan Paweł II nazwał go budowniczym mostów między ludźmi i między narodami. Pasował do tej osobowości. Niezależnie od sytuacji, niezależnie od gehenny i obozów Dachau, wielu innych po prostu, niezależnie od trudów, jakie tu, gdy przyszedł na nasze Pomorze po prostu, to był, można powiedzieć, prawie jeszcze tereny misyjne, tak je można porównać, nie? Niezmordowany zawsze, ale zawsze towarzyszył ten uśmiech. W każdym spotkaniu, powiedzmy, z człowiekiem, dorosłym, dzieckiem, innym, umiał, tak, umiał. Ja pamiętam, jak w czasie jednej z rozmów mówię: księże biskupie, ja jeszcze nie widziałem nigdy, żeby ksiądz biskup był, czy był zachmurzony, zatroskany, czy tam coś. On tak spojrzał na mnie dobrodusznie i mówi: a pan by się mój nie cieszył, mówi, jakby panu, mówi, darowano życie. Myślał o Dachau po prostu. A Boża Opatrzność darowała życie w Dachau nie raz, nie dwa po prostu, a rzeczywiście kilka razy. Tak, wspaniały człowiek, wspaniałe świadectwo. Z okazji setnej rocznicy urodzin kardynała Ignacego Jerzy'a w ratuszu odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Zostałem zaproszony, by dać świadectwo doświadczenia osoby i mądrości biskupa i kardynała nominata Ignacego Jerzy'a. Wybrałem z moich zapisków trzy fragmenty, teksty poetyckie, niepublikowane, które oddają właśnie te doświadczenia. Jest to wiersz napisany w dniu śmierci, wiersz, który jest swego rodzaju medytacją nad tym zawołaniem o ogniu. Tak jak go pamiętam, jak doświadczałem go od wczesnej młodości, jako chłopak, gdy spotkałem po raz pierwszy biskupa na obozie wakacyjnym. Drugi tekst to zbiór powiedzeń biskupa, takich mądrości, sentencji, które z różnych czasów spisywane układają się w taką, można powiedzieć, drogę szkoły życia, którą kardynał Ignacy nam pozostawił. I trzeci tekst, który zrodził się w roku 2000, a odczytany został w katedrze na imieniny biskupa Ignacego w sierpniu, 31 lipca właściwie 2000 roku, jest legendarnym, czy apokryficznym, jak wolimy, listem pierwszego biskupa Kołobrzegu w roku 1012 do swojego późnego następcy. Oczywiście jest to rodzaj przypowieści o nas samych, o naszych czasach i o biskupie Ignacym, ale ta wypowiedź ubrana jest oczywiście w szaty historyczne i nawiązuje do naszych przeżyć roku 2000 w Kołobrzegu i na Pomorzu, gdy świętowaliśmy tysiąclecie diecezji. Biskup Ignacy bardzo często wspominał, że szczyci się tym, że jest w ciągu tysiąclecia drugim biskupem po Rheinbernie Kołobrzeskim. I tak to postanowiłem wybrać z ogromnego zapasu wspomnień i zapamiętanych pouczeń biskupa te trzy fragmenty. Po raz czwarty w Koszalinie zorganizowano Marsz dla Życia i Rodziny. Ulicami Koszalina przeszło kilkaset osób, dając świadectwo przywiązania do takich wartości jak rodzina i życie, od poczęcia do naturalnej śmierci.
Organizatorem marszu była Fundacja Po Piąte. Życie i śmierć są nieodłącznie ze sobą związane i tak samo jak prawo do godnego urodzenia się, również prawo do godnego odejścia z tego świata jest dla nas bardzo ważne. Zawsze powinniśmy stać twardo za życiem, jak również za godną śmiercią. Marsz zakończył się drugim piknikiem charytatywnym na rzecz koszalińskiej filii Domowego Hospicjum dla Dzieci. Jest to wspaniała instytucja, która pomaga ludziom w godny sposób przejść przez bardzo ciężkie choroby i czasami również pożegnać się z tym światem. Czekam na taki moment w moim życiu, kiedy sama będę mogła ofiarować również czas dla hospicjum. Jestem pracownikiem służby zdrowia i myślę, że już niedługo to nadejdzie i w końcu odważę się pomagać również osobiście. Bardzo mile jest widzieć, że tyle osób chce przyłączyć się, że tyle osób chce wspomóc i że nie tylko w kategorii obowiązek, ale tak jakby przyjemność zdawania. Nękam ludzi, ja wiem, że to może nie jest za dobre stwierdzenie, ale po prostu trzeba podejść i powiedzieć, słuchajcie, jest ważny cel, zróbmy coś, nie dajmy się i po prostu wrzućcie nawet 5 groszy. I przeważnie jak ludzie słyszą te 5-2 grosze, to wrzucają nawet po złotówce i dwa. Dochód tutaj z naszej aukcji przeznaczony jest na działalność Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. Filia Koszalińska, zbieramy dla nas, po prostu. Tak, to jest bardzo chyba trafne sformułowanie, zbieramy dla nas wszystkich, ponieważ to jest miejsce, które tak naprawdę jest niezwykle potrzebne. Na całe szczęście ono istnieje, na całe szczęście jest cała rzesza wolontariuszy, która wspomaga to miejsce swoim codziennym, bardzo oddanym działaniem. Ale dzisiaj Państwo możecie również wesprzeć właśnie to hospicjum, licytując piłkę naszych szczepionistek, mamy już 110 zł za nią, 110 zł po raz pierwszy i 110 zł po raz trzeci. Zapraszamy pana Artura do nas. Sympatycznie dziękujemy. Asiu, bardzo dziękujemy za obecność, za pomoc. Obie inicjatywy jakby służą temu, żeby szanować życie aż do śmierci w naszym przypadku, szanować rodzinę, bo ta rodzina jest naszym głównym podopiecznym. No to taka idea powstała, że połączymy się tutaj. Poprzednie marsze kończyły się tak troszeczkę, rozchodziły się i był koniec. Inicjatywa tutaj była taka, że doprowadzą ten marsz do naszego pikniku i tu będziemy się bawić dalej. Obecnie Domowe Hospicjum ma pod opieką 15 dzieci. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Chcieliśmy, żeby przy takim dniu jak dzisiejszy, Dzień Dziecka, ładnej pogodzie, dać jakąś frajdę dla dzieciaków, po to, żeby rodzice ich tutaj przyprowadzili, byli z nimi, dali im swój czas, a jednocześnie gdzieś tam, myśląc o tym, że są na pikniku, który zorganizowało Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, pomyśleli, że też są na świecie chore dzieci i czasem trzeba coś opowiedzieć tym swoim dzieciom, żeby zwiększyć ich empatię, że no, świat nie jest taki piękny, że jesteśmy wszyscy zdrowi, nieśmiertelni, tylko zdarzają się czasem tak trudne sytuacje i trzeba myśleć o tych wokół siebie.